Bardzo serdecznie, szanowne panie, szanowni panowie. To niesamowita chwila, móc uczestniczyć dzisiaj w tym jubileuszu. 25 lat. Chciałbym się powiedzieć, praktycznie cała ta zmiana polskiego rolnictwa właściwie się państwa działa każdego dnia. Te wszystkie momenty, które były, te wielkie niepokoje, pytania, które to były wraz z wejściem do Unii Europejskiej. Później pierwsze wnioski, pierwsze opłaty, pierwsza modernizacja. I państwo musieliście odpowiadać, też dostosowywać swoją ofertę do tego zmieniającego się rolnictwa, do zmieniającej się rzeczywistości wokół was. Dzisiaj właściwie to też trochę taki zbieg okoliczności, bo szanowni państwo, w tym tygodniu Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne nowej perspektywy po 2020 roku. To też duże wyzwanie, duże znaki zapytania i też właściwie ta oferta, którą będziecie musieli państwo również do tych nowych czasów, do tych nowych kierunków wsparcia dla rolnictwa, dla obszarów wiejskich dostosować. Mam nadzieję, że przede wszystkim jestem przekonany, że ta nowa perspektywa będzie i kolejny raz będziemy mogli korzystać jako Polska, jako województwo zachodniopomorskie. I też dobra informacja, która przyszła z Ministerstwa Rolnictwa. Mam nadzieję wreszcie, że będziemy mieli regionalny program SOF, program rozwoju obszarów wiejskich, który będzie uwzględniał właśnie naszą specyfikę i kierował środki na to, co w tym województwie, jakie gałęzie trzeba wspierać. I to jest bardzo ważne i mogę państwu powiedzieć, że regionalny program operacyjny już to przewidział i już można to rolnictwo i przetwórstwo rolnictwo życie wspierać w tej perspektywie. Ale wracając na takie tutaj państwa dzisiejsze spotkanie, szanowni państwo, mam do zakomunikowania bardzo ważną informację. Bardzo bym poprosił całe szefostwo tutaj do mnie, jeżeli mógłbym poprosić o pomoc. Bardzo proszę, pani Mizo, bo tak tylko czasami brakuje, to co mam tutaj. Szanowni państwo, uznaniem tych wszystkich zasług, które państwo robicie na co dzień, dla tych wszystkich osób, które są między innymi na tej sali. I pozwólcie państwo, że odczytam uchwałę Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla rozwoju regionu nadaje spółce Agrosław Nowakowski w Marszewie srebrną oznakę honorową Gryfa Zachodniopomorskiego. Serdecznie gratuluję. Gratuluję.